czytamy papieża, ale nagrywamy go. Paweł Amulewicz, witamy w Barwach Warmii i Mazur, audycji obecnej w kilku regionalnych stacjach radiowych i w telewizji Kopernik. W studiu Plusa i Kopernika ksiądz kanonik dr Zbigniew Czernik, dyrektor Muzeum Archidiecezji Warmińskiej. Szczęść Boże. Szczęść Boże, dzień dobry. Proszę księdza, wróćmy jeszcze, zanim powiemy sobie o projekcie, który wspólnie realizowaliśmy, do początków, w ogóle do zamysłu tego, żeby Muzeum Archidiecezji w Olsztynie powstało. Pamięta pan taką pierwszą rozmowę albo pierwsze rozmowy, które no finalnie doprowadziły do powstania tego miejsca? Wie pan, ja nie pamiętam, ponieważ z tego, co ja wiem, to te rozmowy, pomysły, koncepcje i zamierzenia to już lata 60., 70. To biskup Pobłąk, który ostatecznie stał się patronem naszej placówki muzealnej, to on miał takie pragnienie, żeby obiekty diecezji warmińskiej, wówczas bardzo szerokiej, dużej, obszarowo, żeby zebrać to w muzeum, nic nie wyszło z tego. A takie już konkrety ze mną, to był sierpień 2013 roku. Jakie to są eksponaty muzealne właśnie, które możemy tam u was oglądać? Z racji, że jest to muzeum kościelne, no to musimy się nastawić na to, że będziemy oglądali obiekty związane z bardzo szerokim pojęciem kościoła, bo to po pierwsze, to są rzeczy, które kiedyś były związane z kultem, a już dzisiaj nie są. Różne okoliczności sprawiają, że w kościołach też się dużo dzieje. Część rzeczy jest wycofywanych z kultu, no i one już są, że tak powiem, no spełniają tylko i wyłącznie taką funkcję wspomnieniową i one się, no, że tak powiem, może trochę nieelegancko, ale nadają tylko do muzeum. I to jest pierwsza grupa. Druga grupa to są obiekty, które są wycofane z liturgii. A więc kiedyś były używane do liturgii, ale z różnych też okoliczności, z różnych przyczyn zostały z tej liturgii wycofane. I trzecia rzecz to jest w ogóle są rzeczy, obiekty, jakieś eksponaty związane z bardzo szeroką działalnością kościoła, z bardzo szeroką działalnością, z życiem księży, z życiem biskupów. No i to wszystko, nie wszystko, bo dużo jeszcze czeka na i odkrycie, i pokazanie, ale tego typu rzeczy muzeum chce pokazać. Oczywiście nie uciekamy od rzeczy stricte niezwiązanych związanych z kościołem, a więc mamy tam trochę i sztuki współczesnej, mamy trochę obiektów, powiedzielibyśmy, gdzieś tam ocierają się o ten świat kościoła i tak dalej. To jeszcze słowo o tym, gdzie szukać informacji o muzeum, bo jesteście no, bardzo aktywni chociażby w sieci. Mamy stronę internetową swoją z takimi podstawowymi danymi, z wirtualnym spacerem po muzeum. Strona też prezentuje ciekawsze obiekty muzealne, które można po przyjściu do muzeum zobaczyć na żywo. Mamy swojego Facebooka też takie wydarzenia, które są związane z bieżące wydarzenia, ważniejsze wydarzenia związane z muzeum, tam można też znaleźć. Przechodzimy do, powiedzmy, clou naszego spotkania dzisiejszego, czyli projektu, który wspólnie stworzyliśmy my jako Telewizja Kopernik i ksiądz i archidiecezja. Warmia czyta papieża. Dlaczego właśnie teraz taki projekt? No właśnie, to jest też ciekawa historia tego projektu, bo wiadomo, że 2020 rok to jest rok stulecia urodzin Jana Pawła II. No i oczywiście plany obchodów tych urodzin były na płaszczyźnie archidiecezji warmińskiej były też duże i ambitne. Oczywiście marzec nam wszystko popsuł. Po jakichś tam konsultacjach obrałem taką opcję realizowania tego projektu, że czytamy papieża, ale nagrywamy go jako film i puszczamy do sieci. I tak się narodził ten projekt. Wybraliśmy datę 16 października, bo ta data jest związana z Janem Pawłem II bardzo mocno, żebyśmy w tym dniu zrobili premierę tych filmów.
Kogo zaprosiliście do współpracy, tak to nazwijmy, bo to przedstawiciele no, bardzo różnych środowisk. Znaczy, ja od razu powiem, że gdyby były środki na to, to byśmy tych filmów może jeszcze, te filmy jeszcze kręcili, bo chętnych przeróżne osoby do czytania były. No, ja wybrałem, zacząłem od księdza arcybiskupa, zgodził się, oczywiście sam sobie wybrał tekst. Zdaje się 8 rozdział Pamięć i tożsamość tego wywiadu, takiego wywiad rzeka z papieżem. Bardzo ambitna i bardzo dobra pozycja i ksiądz arcybiskup czytał o wolności. Gdzieś na jakimś spotkaniu spotkałem się z panem wojewodą i też tam tak przyszło mi na myśl, bo bardzo często to były takie spontaniczne gdzieś tam rozmowy i zapytałem się, czy nie chciałby wziąć udziału w takim projekcie. Od razu się zgodził, ale też z zastrzeżeniem, że będzie czytał to, co on chce, czyli fragment Promieniowania Ojcostwa. Później zaproponowałem czytanie tekstu panu Karolowi Jabłońskiemu, no, sztandarowa postać w armii, Mazur, nasz żeglarz, bojerowiec i wybrał homilię do sportowców Jana Pawła II. Później była rozmowa z panią doktor Hanią Zajączkiewicz, to jest pani laryngolog ze Szpitala Uniwersyteckiego. I tutaj trochę celowałem w tą panią Hanię, dlatego że pani Hania, oprócz tego, że jest świetnym laryngologiem, to jest świetnym śpiewakiem. Operowym, tak jest. Tak. A ja chciałem, żeby tam się pojawiła też poezja Jana Pawła II, Karola Wojtyły dokładnie. A to nie jest łatwa poezja. I trzeba było kogoś, kto poczuje rytm, kto poczuje to, co spowoduje, że ten tekst zostanie dobrze zinterpretowany i powiem tak też kolokwialnie sprzedany temu, kto słucha. No, nikt nie zrobi tego lepiej, jak ktoś, kto ma słuch, wyczucie rytmu, to wszystko, co jest w czytaniu poezji bardzo ważne. Później była jeszcze Ania Fiedorowicz, to jest uczennica klasy 8. Tutaj wybraliśmy fragment z Przekroczyć próg nadziei z drugiej książki wywiadu Jana Pawła II, tekst dotyczący ludzi młodych. I ostatnią osobą, która w ten projekt weszła, to był pan generał Tomasz Klimek, nasz komendant wojewódzki policji w Olsztynie. To akurat wyszło ze wspólnej rozmowy mojej z panem generałem, gdzie tak trochę przypadkowo zeszliśmy na temat czytania, na temat tego projektu i tutaj jakby też i moje zaskoczenie, że pan generał bezdyskusyjnie wszedł w ten projekt i rzutem na taśmę jeszcze się znalazł w tej szóstce osób czytających. Pan generał Klimek akurat dostał ode mnie tekst, to jest ciekawe, że jedyny stricte teologiczny tekst czyta nam właśnie policjant. To jest fragment encykliki Fides et Ratio. Zapraszamy, drodzy Państwo, drodzy słuchacze i widzowie, do oglądania tych produkcji dostępne na naszym Facebooku, na Facebooku Archidiecezji. W internecie bez problemu je znajdziecie. Nasza audycja z kolei do obejrzenia na www.kopernik.tv. Państwa i moim gościem był ksiądz kanonik dr Zbigniew Czernik, dyrektor Muzeum Archidiecezji Warmińskiej. Paweł Amulewicz, bardzo księdzu dziękuję za spotkanie. Bardzo dziękuję też z Bogiem. Dobrego dnia. Telewizja Kopernik. Kopernik.tv.